Zagrajnika dopinguje Kingwin. Zagrajnik TV. Każdy z nas ma swoją kubkę wstydu. Kubka wstydu to integralny element bycia graczem. Tak jak żebranie o pieniądze jest wrodzoną cechą youtuberów, Wikipedia to ulubiona strona ciekawostkowiczów, a szczupak to jest król wody, jak lew jest król dżungli. Okej, chyba nie umiem w porównania. Grunt, że kubka wstydu to w dobie gier tanich jak barszcz, bundli i dziesiątek dobrych premier miesięcznie, żaden wstyd. Bo nawet gdyby ktoś świadomie omijał wszystkie te świetne indyki i skupiał się wyłącznie na najgłośniejszych tytułach AAA, i tak nie dałby rady ograć ich wszystkich. Ja tu żyję z grania w gry, a i tak ciągle jestem w plecy. Dlatego jestem pewien, że każdy z tutaj obecnych ma jakąś superkasową serię gier, w które nigdy nie miał okazji zagrać. Znam ludzi, którzy dotąd jeszcze nie odpalili Wiedźmina, choć bardzo by chcieli. Znam takich, którzy nie mają zielonego pojęcia o istnieniu Soulsów, a nawet takich, co to dopiero odkryli, jakie fajne jest GTA V. W moim przypadku serią, która jakoś zawsze mnie omijała, były Assassiny, czyli flagowa marka Ubisoftu. Gdy do sklepów trafiła jedynka, która z miejsca okrzyknięta została największą niespodzianką 2007 roku, nawet chciałem zagrać, ale byłem akurat na laptopowej banicji. I to nie jest takim fajnym lapkiem jak teraz. Lenovo, dzięki za Legion Y520. I tak, to było lokowanie produktu. Ale z jakimś rzęchem, na którym krztusił się nawet sam Windows. Z tego samego powodu nie miałem okazji zagrać w część drugą i dwie kolejne części drugie, bo nie wiem... Revelations i Brotherhood to były dodatki, spin-offy czy key? A gdy do sklepów trafiła trójka i właściwie mogłem sobie już pograć, powoli zaczęły się pojawiać głosy, że w sumie to ciągle to samo i nudy na pudy. Na okazję premier Unity i Syndicate śmiałem się już tylko z tych wszystkich leszczy, którzy musieli się użerać z powtarzalnym gameplayem, nijaką fabułą i kiepską optymalizacją, zapominając o tym, że dawno temu także i ja chciałem sobie w Assassiny pograć. Dlatego wieści o nadchodzącym Origins nie robiły na mnie żadnego wrażenia, ale ku mojemu zdziwieniu wszyscy się nimi jarali. Że Egipt, że roczna przerwa, że przebudowany gameplay, że łopanie teraz to będzie. Co za naiwniaki, pomyślałem. Łykają ten marketingowy bełkot jak pelikany, a jak znowu się okaże, że nie wypał, to będę się z nich śmiał. Co? I Habot mówi, że fajne? Pewnie mu zapłacili. Ci sprzedajni youtuberzy. Nie można im ufać. Co? Opydo też chwali? Co do wuja? Wszyscy sypią ósemkami i dziewiątkami? Że niby najlepsza część serii? Że niby najlepsza gra 2017 roku? Kupiłem. Włączyłem. Zagrałem. Wiecie co? Rzeczywiście, to piekielnie dobra gra i jest co najmniej 7 powodów, dla których warto zagrać w Assassin's Creed Origins. Egipt ukazany w Origins to jeden z najpiękniejszych, najbardziej szczegółowych światów, jakie kiedykolwiek ukazały się w grach. Ba, to bodaj pierwszy otwarty świat w historii gier AAA, który nie jest ani koncentryczny, ani izotropowy, a te właśnie cechy wymieniłem jako największe wady otwartych światów w jednym z moich filmów. Oczywiście wszelkich aktywności jest tu multum i jeszcze do tego przejdziemy, ale jednocześnie nie brakuje ogromnych przestrzeni, na których nie ma zupełnie nic i których jedyną zaletą jest fakt, że po prostu są. Pustynie to tutaj rzeczywiście pustynie i na piechotę możemy się po nich błąkać i kilkanaście minut, a nie pięć wydm na krzyż, które nieudolnie próbują robić klimat. Jeziora są rozległe, góry ciągną się kilometrami, a piramidy robią przytłaczające wrażenie. Gdy na początku gry docieramy do ogromnej i pełnej detali Aleksandrii, wydaje nam się, że nic nas już nie zaskoczy.
A potem okazuje się, że to zaledwie pierwsze z kilku dostępnych miast, a każde z nich jest równie imponujące. Rozmach to jedno, ale w Origins razem roi się od przepięknych detali. Nieraz łapałem się na tym, że po prostu błąkam się po kolejnych krainach bez celu, myszkując po losowych chatach i oglądając, jak żyją tutejsi mieszkańcy. Wszystko zdaje się tu mieć sens. Jeśli zbliżając się do miasta widzimy, że na niebie roi się od ptactwa, to na dachu któregoś z budynków z pewnością znajdziemy gołębnik. Jeżeli mijamy pola, na których w pocie czoła pracują rolnicy, to bez wątpienia w pobliżu znajdziemy i kanały irygujące. W biedniejszych dzielnicach na ulicach roi się od dzieci włóczęgów. W tych bogatszych na każdym kroku natkniemy się na imponujące pomniki i bogato odzianych handlarzy czy kapłanów. Najlepsze jest to, że choć topografia Egiptu w Origins nie ma rzecz jasna wiele wspólnego ze stanem faktycznym, to jednak po całej mapie rozsiane są historyczne budynki i miejsca, które każdy zawsze chciał zobaczyć, a z oczywistych przyczyn nie mógł. Jest więc i latarnia na Faros, i biblioteka aleksandryjska, jest sfinks, piramida Cheopsa, a nawet ruiny pradawnego miasta Herakleion. Każde z wymienionych i wszystkich pozostałych miejsc wykonane jest z dbałością o najmniejsze szczegóły i naprawdę ma się wrażenie, że wszystko to mogło tak właśnie wyglądać. Z tego powodu uważam, że planowany na luty tryb edukacyjny, w którym zwiedzając wirtualny Egipt będziemy poznawać jednocześnie jego historię, to strzał w dziesiątkę. Choć Egipt pełen jest pięknej malowniczej pustki, to jednocześnie roi się w nim od wszelkiej maści aktywności. Wieże, które trzeba odblokować, zwierzaki, na które można zapolować, konstelacje gwiazd czekające na odnalezienie, posągi Ptolemeusza proszące się o rozwalenie, czy wozy z cennym ładunkiem, których żal byłoby nie złupić. Najfajniejsze są tu jednak oczywiście questy poboczne. Owszem, większość z nich polega ostatecznie na tym samym, a więc wkradnięciu się gdzieś, zabiciu kogoś, wzięciu czegoś, przeniesieniu kogoś lub walczeniu z kimś. Ale raz, że każdy z tych mechanizmów wykonany jest na tyle dobrze, że długo nie staje się nużący, a dwa, większość questów ubarwiona jest jakąś ciekawą historią. Raz musimy dociec, kto sprzedaje turystom fałszywe pamiątki, raz próbujemy odwieźć pewną załamaną dziewczynę od skoku ze skały, a innym razem robimy za ochroniarza pewnej rozwydrzonej córki lokalnego magnata. I nawet pomimo faktu, że nie mamy tu żadnego wpływu na przebieg fabuły, to w końcu nie gra RPG, a szkoda, bawimy się przednio, poznając kolejne ciekawie napisane postacie i ich coraz wymyślniejsze historie. Nie brakuje tu także smaczków, takich jak choćby walka z dwoma nieustraszonymi galami, czy ruiny, w których odnajdziemy miecz Ultimy i wielbłąda Chocobosa z Final Fantasy. Doprawdy, dawno już z taką przyjemnością nie zaliczałem wszystkich dostępnych aktywności pobocznych, a w nowym Assassinie rzucałem się jak dzikus na każdy nieodfajkowany znacznik na mapie. To wcale nie jest tak, że model walki, w którym klikasz kilka knefli na krzyż, każdy atak wroga poprzedzony jest miganiem jakiejś wielkiej ikony, a przeciwnicy zawsze grzecznie czekają na swoją kolej, musi być z gruntu zły. Tak było w Batmanie, czy choćby w mojej ukochanej Orczej serii i to było dobre. W Assassinach jednak walka zawsze wyglądała dla mnie jakoś tak smętnie, mimo tych wszystkich pięknych animacji i płynności pojedynków. Zupełnie inaczej wygląda to natomiast w Origins. Prawdą jest, że okładanie się tu żelastwem bliższe jest tu Soulsom niż poprzednim częściom serii, co oczywiście wcale nie oznacza, że nagle mamy do czynienia z Assassin's Souls czy innym Dark Creedem. Kontekstowe animacje i rytmiczne uderzanie w trzy knefle ustąpiło tu jednak miejsca blokom, unikom i celnym uderzeniom w krótkich chwilach, w których oponent się odsłania. Poza mieczami machamy tu także buławami, toporami czy nawet włóczniami, a każdy z tych oręży oferuje odmienny wachlarz ciosów i ataków specjalnych. Gdy tylko połapałem się, jak dobra jest walka w Origins, natychmiast zmieniłem poziom trudności na koszmarny, a gdy w połowie gry dostałem miecz odbierający mi na stałe 2/3 punktów życia, chodziłem z nim bez przerwy. Właśnie w takiej konfiguracji starcia są tu szczególnie emocjonujące. Każdy błąd oznaczać może natychmiastową śmierć, a walka z więcej niż dwoma przeciwnikami stanowi już poważne wyzwanie, bo nie mają oni w zwyczaju przeglądać się biernie, jak klepiemy ich kumpli. Mimo że model walki nadal nie jest tu szczególnie skomplikowany, z czasem staje się wręcz banalny i brakuje mu mięsistości znanej z Soulsów, to machanie żelastwem tak mi się w Origins podobało, że nawet po kilkudziesięciu godzinach gry nie mogłem się doczekać, aż spuszczę komuś manto.
Podobno seria Assassin's Creed od jakiegoś czasu nie miała szczęścia do protagonistów. Obiło mi się o uszy, że coś za dużo było ostatnio postaci wyciętych z kartonu i buców, a za mało fajnych ziomków. Na szczęście Bajek to właśnie taki poczciwy ziomek, którego oczekiwałoby się na miejscu głównego bohatera. I'm alone. I was just asking. Jego motywacje są dla nas jasne. Kibicujemy mu od samego początku, a słuszny gniew, jakim pała do oprawców swoich bliskich, jest dla nas czymś zupełnie oczywistym. Przez cały czas nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że pisząc postać Bajeka, scenarzyści wzorowali się na naszym rodzinnym Geralcie. I dobrze. Ba, trafiła się tu nawet egipska odpowiedniczka Yennefer. Równie silna, niezależna, a jednocześnie kobieca Aya. They are all dead. Justice is done. Wcale nie gorsi są tu bohaterowie drugoplanowi, a już kreacja takiej Kleopatry. Comfort. We despise them. Czy Juliusza Cezara? There will be songs of us, Bajek! Zasługują tu na najwyższe uznanie. A skoro już przy postaciach jesteśmy, to warto dodać, że w Origins jest też fabuła i to nawet całkiem niezła. Bajek szuka zemsty na katach swojego syna i bierze udział w spisku Kleopatry, mającym na celu obalenie Ptolemeusza, jej brata i eks-małżonka. Zabójstwo każdego z oprawców okraszone jest klimatyczną sceną ze świata umarłych, a sporadycznie mamy nawet okazję trochę się po nim rozejrzeć i są to jedyne chwile, gdy do świata gry wkrada się element fantazy. Podsumowując, przedstawiona historia żadnej części ciała nie urywa, ale jest sprawą całkiem solidną i zręcznie przedstawioną. The Lord of the Duat awaits. Wiele osób narzeka na Senu, czyli ptaka głównego bohatera. Że psuje wczówkę, że zbyt ułatwia grę, że nierealistyczny. A ja uważam, że po pierwsze, Senu od samego początku gry daje nam dostęp do fantastycznych widoków. Sami tylko spójrzcie, jak prezentuje się Egipt z powietrza. No, coś pięknego. A po drugie, korzystanie z Senu szybko wchodzi nam w krew, bo to właśnie dzięki niej możemy idealnie zaplanować sobie każdą akcję. Na przykład, jeżeli zamierzamy wyeliminować nasz cel bez konfrontacji ze strażnikami. Całkiem nieoczekiwanie znaleźliśmy się w czasach, w których nikt nie zwraca już uwagi na grafikę. Już nie tylko twórcy niezależni, ale i wielcy wydawcy odpuścili sobie udział w wyścigu do fotorealizmu. Gracze zaś, owszem, doceniają piękną grafikę, ale w większości i tak grają w gry o prawie dość ascetycznej, bądź stylizowanej na retro. A jednak Origins potrafi autentycznie zachwycić. Przepiękne są tu widoki, szczególnie z perspektywy Senu. Każde miasto, miasteczko i wieś zachwyca ogromem detali, zaś efekty świetlne to najwyższa liga. Widok światła słonecznego prześwitującego przez mętną wodę momentalnie przywodził mi na myśl wakacyjne kajakowe wyprawy. I tylko modele postaci drugoplanowych mogłyby być lepsze. Na dodatkową pochwałę zasługuje tu fakt, że Origins jest świetnie zoptymalizowane i na laptopie Lenovo Legion Y520 z 8 GB RAM i GeForce 1050 na pokładzie hulał w 60 klatkach na średnich detalach, a przy tym nadal wyglądał fantastycznie. W wirtualnym Egipcie co krok natykamy się na jakiś detal czy subtelny smaczek. Celując z łuku podczas jazdy wierzchem, Bajek może obrócić się w siodle nawet tyłem do kierunku jazdy, dzięki błyskawicznej zmianie pozycji nóg. Gdy schodzi po piaszczystej wydmie, osypuje się za nim piasek. Po wyjściu z wody jest rzecz jasna cały mokry, podobnie jak jego wierzchowiec. Większość drewnianych i słomianych rzeczy da się tu podpalić, a idzie to nawet sprawnie, jeżeli wcześniej polejemy je oliwą. Wieczorami większość mieszkańców Egiptu kładzie się spać, a posłania mają z reguły na dachu, bo przecież nie muszą obawiać się deszczu. Podobnych smaczków jest tu wiele, wiele więcej, a wszystkie one świadczą o tym, że ludzie z Ubisoft po prostu świetnie się bawili podczas pracy nad grą.
Sam już nie wiem, ile razy to mówiłem, ale jestem niesamowicie dumny z tego, w jakim miejscu znajduje się obecnie branża gier i w jakim kierunku zmierza. Assassin's Creed Origins to kolejny już przykład gry, której skala, rozmach i jakość wykonania jest dla mnie po prostu niewyobrażalna. 10 lat temu nawet bym nie pomyślał, że gry kiedykolwiek będą wyglądać tak dobrze i będą oferować tyle możliwości. Dlatego w najmniejszym stopniu nie przeszkadzają mi obecne w grze mikrotransakcje. Owszem, możemy kupić tu jakieś kosmetyczne dodatki, walutę, a nawet różne boosty, ale cała gra zaprojektowana jest w ten sposób, że z tej oferty skorzystają wyłącznie osoby mające wybitnie mało czasu, a więc pewnie i dużo pieniędzy. Zwyczajny, nawet casualowy gracz ani przez chwilę nie poczuje pokusy, by z tych ułatwiaczy skorzystać. Także dostępne w sklepie skrzynki z lepszym ekwipunkiem to jedynie opcja, bo zdobyć je można wykonując proste i przyjemne daily questy w grze. Oczywiście nic nie jest idealne. Przeciwnicy są tu na przykład zwyczajnie głupi, z tym, że mam wrażenie, że zostali ogłupieni celowo, by gra była bardziej przystępna. Uważam to jednak za zabieg całkowicie zbędny, zważywszy na fakt, że nawet na najwyższym poziomie trudności, trzymając w łapie miecz zabierający mi 2/3 życia, gra szybko stała się dla mnie za łatwa. Zważywszy też na to, jak kompleksowa RPG-owa mechanika działa w tle i tyczy się to zarówno lutowania broni, czy ciekawego rozwoju postaci, jak i ogromu zadań pobocznych, aż żal, że Origins nie stało się ostatecznie pełnoprawnym RPG-iem i nie mamy tu właściwie żadnego wpływu na przebieg fabuły. Nigdy bym się nie spodziewał, że tak wsiąknę w jakąś część Assassina. Że będę się przy niej tak dobrze bawił, że będę chciał odkryć wszystkie jej sekrety i że w końcu będę chciał wystawić jej najwyższą notę. Bo choć Origins nie jest tytułem bez wad i w żadnym wypadku nie jest rewolucją, to po prostu świetna i piekielnie grywalna gra. Dlatego bez żadnych oporów wręczam jej z tego miejsca najwyższe zagrajnikowe odznaczenie, czyli złotą raciczkę. Co wy myślicie o nowym Assassinie? No i jaka jest wasza ulubiona część serii? Piszcie w komentarzach i głosujcie w ankiecie. A ja zapraszam was do naszej grupy na fejsie i do sklepiku, w którym możecie kupić takie oto piękne, szyte przez smoka graskotki. Z kodem SZLACHTA 5% taniej. I jak zawsze, dziękuję patronom za dzielne wspieranie nas od wielu, wielu miesięcy. Jesteście wielcy. No i cóż, trzymajcie się! Zagrajnika dopinguje Kingwin. Zagrajnik TV.